Witam Was w kolejnym odcinku naszego cyklu Top 5 Dublu Poleca, w którym przedstawiamy Wam prezenty, a w zasadzie pomysły na prezent dla dzieci w wybranym wieku. Dzisiaj zajmiemy się 5-6-latkami. 5-6-latki to już są naprawdę takie mądre, bardzo dzieci, które generalnie dużo już potrafią. Potrafią też na przykład opanować swój gniew, agresję, więc można z nimi grać w różne gry. Są bardzo ciekawe świata, więc postaramy się tutaj przybliżyć Wam nasze propozycje, które naszym zdaniem właśnie tutaj sprawdzą się dla dzieci w tym wieku. Naszym numerem jeden w dzisiejszym odcinku jest Symfonia Pulpit Dirigenta marki BeToys. Symfonia to jest taka bardzo uniwersalna zabawka, bo mogą się nią bawić nawet trzylatki, ale też duży fan z zabawy nią mają dużo starsze dzieci, nawet aż do 13 roku życia. I tutaj można używać jej też na wiele sposobów, bo na przykład młodsze dzieci mogą wykorzystywać ją jako sorter. Tak jak widać, każdy instrument tutaj ma inny kształt. Zaraz Wam powiem, o co tutaj chodzi. Generalnie w zestawie mamy 7 instrumentów, 15 melodii do dyspozycji i instrumenty kładziemy tutaj na takim pulpicie. Jak odtworzymy melodię, to pojawiają się tu światełka, które podpowiadają, których instrumentów powinniśmy użyć, ale generalnie nie musimy też, przynajmniej na początku nie muszą dzieci z tego korzystać i tak czy inaczej będą wychodziły fajne kompozycje. Mamy instrumenty blaszane, perkusyjne, klawiszowe, dęte, smyczkowe, także możemy dzieci nauczyć rozpoznawania instrumentów, a przede wszystkim ich dźwięków. I zaraz Wam pokażę, jak to działa. Włączymy sobie, na razie nic tam nie gra, położymy sobie pianinko, no i słyszymy dźwięk pianina, tak? Tutaj mamy podpowiedź, właśnie tak jak widzicie, migają światełko, na przykład miga światełko fioletowe, położymy sobie bębenek, miga nam tutaj jakieś takie zielono-żółte, położymy sobie skrzypce, no już nam powstaje jakaś fajna melodia. I tutaj można w ten sposób tworzyć nieskończenie wiele kombinacji, też taki dźwięk, co teraz słyszycie, to jest chyba najgłośniejsza wersja, prawie najgłośniejsza tej zabawki, więc ona nie jest uciążliwa. Mamy też przycisk stop do natychmiastowego zatrzymania. Możemy odłożyć instrumenty na miejsce i stworzyć kolejną melodię. I tak jak mówię, tutaj mamy nieskończenie wiele kombinacji tak naprawdę, tak? Co tutaj zrobić możecie. Także dzieciaki naprawdę, my widzieliśmy to u siebie w sklepie, że są bardzo zafascynowane tą zabawką i bardzo ją lubią i naprawdę myślę, że tutaj takie te 5-6-latki powinny być zadowolone z takiego prezentu. Drugie miejsce w naszym rankingu dla 5-6-latków zajęły układanki magnetyczno-optyczne marki Jeco, które się nazywają Kinoptik. Układanki Kinoptik wykorzystują zjawisko złudzenia optycznego, czyli iluzji. I generalnie powiem Wam, że jak po raz pierwszy zobaczyliśmy te układanki, to wydawało nam się, że to jest troszkę dziwne, że one są dla dzieci aż od 5 roku życia, ale dopiero jak rozpakowaliśmy ten zestaw, to zrozumieliśmy, o co chodzi, że to wcale nie jest takie proste. Generalnie tych zestawów jest kilka, są w nim różne rodzaje elementów, różne tematy. Mamy 23-elementowe układanki, aż do 123-elementowych. Ja Wam tutaj pokażę układankę 60-elementową o temacie roboty. W każdej układance są oczywiście magnetyczne elementy o różnych tutaj dziwnych kształtach. Jest magnetyczna tablica, paskowany taki kawałek folii, który ożywia nasze ilustracje. No i jest dołączona książeczka z pomysłami. W mojej książeczce też są oczywiście różne roboty do wykonania. Co też nie oznacza, że dziecko musi korzystać z tych gotowych podpowiedzi, może tworzyć własne roboty. Ja tutaj zaczęłam już tworzyć robota od tego i zaraz Wam pokażę właśnie, dlaczego to nie jest takie proste. Dlatego, że powiedzmy zaczynając od tego elementu, takiego elementu tak wyglądającego nie znajdziecie tutaj, tylko to jest ten element. Dopiero po przyłożeniu właśnie folii możecie zobaczyć, że on, widać to, ożywia się, tak? Zmienia się zupełnie, więc dlatego to nie jest też takie proste, bo mówię, wygląda on w rzeczywistości zupełnie inaczej, więc wcale dziecku na początku nie jest łatwo to znaleźć. No i zaraz zobaczycie, jakie fajne tutaj rzeczy można ułożyć. Ja już sobie przygotowałam wcześniej mojego robota, dołożę mu tylko tutaj dwa elementy i o, wygląda to tak, można sobie tutaj coś pokombinować, jest to oczywiście dla dzieci fascynujące.
I myślę, że tutaj fajną zabawą właśnie będzie wymyślanie też swoich różnych własnych kombinacji. Naszą trzecią propozycją jest zestaw konstruktora marki Janot 100 elementów. To jest w ogóle idealny zestaw dla małych majsterkowiczów, a który chłopiec nie lubi coś tam sobie dłubać, majsterkować. W tym zestawie mamy aż 100 elementów drewnianych, różnych śrubek, nakrętek, śrubokręt, klucz francuski, różnego rodzaju deseczki, nie wiem, kółeczka i różne inne dziwne elementy. Mamy też do kupienia taki mniejszy zestaw, 50 elementów, jeżeli by ktoś nie potrzebował aż tyle. No i tutaj chłopcy, czy też dziewczynki, bo są dziewczynki, które też lubią pomajsterkować, mogą tworzyć różne własne drewniane, nie wiem, budowle, pojazdy, tak jak tutaj widzicie na obrazku. Mogą tworzyć nieskończenie wiele, tutaj tylko jakby ćwiczą kreatywność swoją. I tak naprawdę też co ważne, jeszcze dla tych 5-6-latków, które ćwiczą się do nauki pisania, to też tutaj jest właśnie ta motoryka mała ćwiczona, także zdolności manualne jak najbardziej tutaj są wyćwiczone. Także myślę, że to będzie też właśnie idealny prezent dla tego, dla dzieci w tym wieku, bo to jest bardzo ważne, żeby tutaj te rączki małe jeszcze cały czas ćwiczyć. No i to w zasadzie tyle o tym zestawie. Numer 4 to gra edukacyjna Doodle Droodle marki Purple Cow. To jest, słuchajcie, taka typowa gra rodzinna, w którą może grać wiele osób tak naprawdę. I myślę, że tutaj nawet dorośli nie będą nią znudzeni, bo ona jest bardzo ciekawa i fajna. Dzieciom pozwala rozwinąć kreatywność i zdolności manualne, rysownicze. Generalnie to są takie troszeczkę rysowane kalambury. Zaraz Wam powiem, o co tutaj chodzi. W zestawie mamy taką podkładkę metalową z miejscem na kartę. Aż 108 kartoników z różnymi ciekawymi tutaj elementami. Mamy też klepsydrę, który odmierza nam czas 60 sekund. No i mamy też dwa zmazywalne mazaki wraz z gąbeczkami. No i teraz tak, chodzi generalnie o to, że możemy sobie położyć tutaj naszą planszę, wybrać kartonik. Pierwsza osoba wybiera kartonik i rysuje coś, co przydzieli do głowy. I osoba, z którą gra, musi po prostu odgadnąć jak najszybciej, co narysowała. Oczywiście, jeżeli gramy więcej osób, to ten, kto pierwszy zgadnie, no to zdobywa punkt. Po czym oczywiście możemy wszystko wymazać i... O, wymazujemy, zmieniamy sobie kartonik i rysujemy coś zupełnie innego, czy tam kolejna osoba rysuje coś zupełnie innego. To jest naprawdę, mówię, świetna zabawa na kreatywność. Tych kartoników jest tutaj bardzo dużo, te rysunki są tak zrobione, że można naprawdę bardzo dużo rzeczy wymyśleć, więc to nie powinno się znudzić, szczególnie, że tak jak wspomniałam, mamy ich aż 108. No i też co fajnego w tej grze, to ona też świetnie nadaje się na podróż. Na przykład dziecko, będąc w samochodzie czy w samolocie, samo może sobie tutaj coś wymyślać. Także no, jest to taka też wielofunkcyjna gra i myślę, że powinna się tutaj dzieciom spodobać. Naszą ostatnią dzisiejszą propozycją jest gra w 6 przez Sawek marki FatBrain Toys Six Six. Ta atrakcyjna wizualnie gra jest to typowa gra strategiczna. Generalnie jest to coś podobnego do gry 4 w rzędzie, o ile ją znacie, tylko tutaj układamy 6 przystawek w rzędzie, w pionie, w poziomie, oczywiście w tym samym kolorze. Każdy tutaj zawodnik ma swój kolor. Mamy generalnie 256 takich właśnie malutkich przystawek w 4 różnych kolorach i może właśnie grać maksymalnie 4 zawodników, oczywiście minimum 2. No i generalnie gra wydaje się być prosta, natomiast ona tutaj bardzo uczy takiego myślenia strategicznego, bo chodzi o to, żeby też właśnie układać ten swój rząd w taki sposób, żeby przeszkadzać przeciwnikowi, żeby przeciwnik nie ułożył pierwszy tych swoich 6 przystawek. Więc tak jakby tutaj ta gra jest tym ciekawsza, im uczestnicy gry są bardziej zaawansowani i myślę, że tutaj właśnie fajnie to dla takich 5-6-latków się sprawdzi.
Też możecie na przykład taką planszą sobie tutaj obracać. No i oczywiście też fajne jest to, że tutaj przystawki przystają się do planszy. Można właśnie, każdy z graczy może na swojej stronie przyklejać, także nie trzeba wcale korzystać z tego obracania. No i to tyle w zasadzie. Mam nadzieję, że podobały się Wam dzisiejsze nasze wybory i może skorzystacie z któregoś z nich przy wyborze gwiazdkowych prezentów. Gwiazdka już jest naprawdę niedaleko, więc trzeba tutaj się troszeczkę pośpieszyć. Oczywiście dawajcie lajki pod naszym filmem, subskrybujcie nasz kanał. Będzie jeszcze jeden odcinek dla najstarszych dzieci, 7-8-latków. Zapraszamy!